Cześć, siemano, witam was w nowym filmie z CSGO Skinsa na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie testowali tutaj nowy event Welcome to the Jungle. Został on tutaj ostatnio dodany, no i słuchajcie, potrwa on 33 dni oraz 5 godzin od momentu, kiedy ja dla was nagrywam ten materiał. Mamy tutaj oczywiście 5 nowych skrzynek, no i też tutaj są te tryby eventowe, jak ustrzel skina, handlarz bronią i król wzgórza. Za chwilkę przejdziemy sobie do openingu, zobaczymy, jak te skrzyneczki będą nam dzisiaj tutaj oddawały. 2869 zł mamy na ten dzisiejszy film. Przypominam wam o tym plusie. Tutaj możecie wpisać sobie mój kod, czyli Ivero. Z nim dostajecie darmowe 2 10 groszy na pierwszą skrzynkę oraz 10% do doładowania konta. I to jest przy każdym użyciu tego kodu. Tak więc serdecznie polecam. Skorzystajcie sobie, kliknijcie tutaj aktywuj. No i gdybyście sobie coś wpłacali, to tutaj po lewej stronie są wszystkie metody płatności. Także sprawdźcie sobie to. I tak mogę wam jeszcze przypomnieć o tym tutaj rozdawaniu prezentów. Dwa takie skinki macie do wygrania. Jeśli wpłacicie minimum 8 40 groszy, macie szansę na wygranie takiej M-ki Player 2, a jak wpłacicie minimum dyszkę, to możecie zgarnąć AWP Electric Hive. I tak jak tutaj jest napisane, każde doładowanie konta z użyciem mojego kodu, czyli Ivero, ma szansę na otrzymanie prezentu. Szansa na otrzymanie prezentu wzrasta wraz z wartością doładowania. Także im więcej wpłacacie z moim kodem, tym większą szansę macie, że tego skina sobie odbierzecie. Ja przechodzę teraz już sobie tutaj do openingu. Widzę, że mamy 4 skrzynki. O, coś tutaj mi się chyba nie załadowało. Albo jedna skrzynka została usunięta. No dobra. Tak czy inaczej lecimy sobie razy 3 z pierwszą skrzynką Survival Case. UMP Primal Saber razy 2 i do tego G3 SG1. No 58 zł na sam początek. Dosyć fajnie. Otwieramy sobie to dalej. Zobaczmy, czy drugie otwarcie też będzie szczęśliwe. No, widzę 2 USP Ticket to Hell i tutaj G3 SG1. 5,88. No, w porównaniu do tego pierwszego otwarcia to tutaj tragicznie wręcz poszło. P2000 Handgun, M-ka też jakaś taka, 11 zł i 23 łącznie. No, też nie najlepiej. Otwórzmy sobie to jeszcze raz. No i słuchajcie, teraz w ogóle w tym evencie mamy takie punkty eventowe banany. W tym momencie 764 udało mi się uzbierać. Zobaczymy, ile pod koniec tego materiału będziemy ich mieli. Wracamy sobie do skrzynek. Teraz banana case. 21 zł kosztuje. No, taki karambit Tiger Tut jakby wypadł. Ile by to kosztowało? 5419. No słuchajcie, tutaj naprawdę wartościowy skin. Lecimy dalej sobie z tymi skrzynkami. 2 razy bizony i tutaj 5-7, 55 zł teraz. Trochę przymało. Następnie tu jakieś beretki, P250 i MP7, 9-11. No jeszcze raz otwieramy. Jakoś tak na razie nic dobrego nie chce nam tutaj dać. Może teraz ten gloczek trochę warty będzie, zaraz zobaczymy. Nie, 4 zł 16 groszy. Czemu ten skin taki tani? W ogóle z jakiej on jest skrzynki, tak się zastanawiam. Umbral Rabbit. Pierwszy raz w ogóle chyba widzę tego skina. 67 zł tutaj mamy. No i ostatnie 3 skrzynki. Leaded Glass, Bizon i jeszcze MP7. 43 zł. Dobra, wracamy sobie. Następna skrzynka. Coś tutaj pominęliśmy. A, tego Survivala wcześniej nie było chyba. To teraz Survivala sobie będziemy otwierać. Lecimy sobie tak. Razy 3. 31,50 wydajemy. Ticket to Hell. Nie no, chyba tego Survivala jednak otwierałem. 31 zł tu mamy. Tej skrzynki chyba wcześniej nie było. 12,60. Dobra, to sobie otwórzmy. Nie wiem, dlaczego wcześniej tam nie było tej jednej skrzynki pokazanej. No, ale taki bug chyba po prostu był akurat podczas nagrywek. Musiał się trafić. Ale już jest wszystko ok, także otwieramy sobie oczywiście dalej te skrzynki eventowe. 4 złote 3 grosze. Jeszcze raz lecimy sobie z tymi 3 skrzynkami. I chyba najprawdopodobniej właśnie tej najtańszej skrzynki nie było za 4 złote. 7 złotych 1 grosz. Lecimy sobie do następnej, czyli Jungle Case za 84 zł. No to już zdecydowanie droższa skrzynka. 252 nas kosztuje otwarcie 3 i zobaczmy, co nam tu wyleci. No wolałbym 2 M-ki Golden Coil na pewno niż te tutaj skiny. 65 zł dostaliśmy. Otwieramy sobie to ponownie. No teraz przynajmniej już trochę lepiej na pewno będzie. Cesarzowa, Monster Mashup i tutaj Legion of Anubis. 417 zł. Bardzo, bardzo dobre skiny tutaj wypadły. Jeszcze raz sobie lecimy. No będzie Golden Coil MK
Legion of Anubis i Bizon. No może ta MK zwróci 271, tak, mamy profit, także trzy ostatnie skrzynki sobie otwórzmy, znowu będzie MK Golden Coil, zobaczmy czy też nas tutaj uratuje. No teraz nas nie uratowała, 228 zł mieliśmy, czyli troszkę mniej. Serpent Case, ostatnia i najdroższa skrzynka, 1288 zł nam zostało, otwieramy sobie może tak pojedynczo, zobaczmy co nam z takiej pierwszej wypadnie. No P2000 tutaj i to jest tani skin, 34,27 zł. Następna skrzynka leci, no i znowu to P2000 mamy. No tutaj jakiś niefart ewidentnie, jaki tu procent, 9% szans kurczę mieliśmy na to i akurat dwa razy tutaj pod rząd musiało nam to wypaść. Teraz dwie skrzynki otwieramy, no przynajmniej w jednej liczę na innego skina. No i tak, mamy innego, ale to też nie jest za dobry skin, jakiś obrzyn, 155 zł, no przynajmniej już trochę lepiej niż to P2000. No i słuchajcie, teraz dwie ostatnie skrzynki, 28 zł nam zostało, czy będzie USP? Nie, nie ma USP-a, jest tutaj Deagle i Mac za 113 zł, łącznie 288 mieliśmy. Punktów eventowych, słuchajcie, udało nam się uzbierać tutaj 10581, także no nie było najgorzej. Przejdźmy sobie tutaj na tryb ustrzel skina. Tutaj oczywiście po 400 bananów możemy sobie to otwierać, takie oto maski. No tutaj zazwyczaj są takie tanie skiny do 2, no do 2 zł to może nie, no chyba z 5 zł max da się tutaj trafić, jeśli więcej no to nic mi o tym nie wiadomo, ja zazwyczaj chyba tak do 5 zł właśnie sobie trafiałem tutaj skiny. No jeszcze jedną maskę sobie zobaczmy, złote 39, ok, no i całą resztę słuchajcie wrzucimy sobie tutaj, czyli 4581 bananów, klikamy zapłać, mamy z tego 6 zł i 22 grosze, także też tutaj no nie najlepiej taki tańszy skinek tutaj wypadł. Zobaczmy sobie ile z tego materiału mamy, 1984 zł. No jeśli to sobie sprzedam, to tutaj będziemy mieli 2012 zł. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli ten materiał wam się spodobał. Do zobaczenia w następnych. Trzymajcie się, cześć.